Życiowe rozczarowania rodzą wśród młodych ludzi gorycz, rozterki, emocjonalne często formy ich ujawniania. W drugiej połowie lat 80. do głosu dochodzi nowe pokolenie opozycji. W czasach, gdy Polskę gnębi kryzys gospodarczy, pogłębia się społeczny marazm, ci młodzi ludzie, studenci, ale też licealiści, nastolatkowie, wnoszą nowy entuzjazm do walki o wolność. Symbolem tego pokolenia stał się Lenin z Irokezem. Od Solidarności tę nową opozycję odróżniała nie tylko średnia wieku. Grupy te to już nie był jedynie sprzeciw wobec komunistycznego systemu. To były też kwestie takie jak sprzeciw wobec przymusowej służby wojskowej czy na przykład ekologia. Ale pojawiały się też zupełnie nowe środki wyrazu. Obok ulicznych performansów i happeningów, z których zasłynęła część tych środowisk, były to też uliczne szablony, które zdobiły ulice miast. Szablony te często opierały się na grze słów, na humorze, wykorzystywały satyrę. Jednym z takich najpopularniejszych szablonów stał się Lenin z Irokezem. Autorem tej grafiki jest Dariusz Paczkowski. Wtedy, kiedy ją zaprojektował, miał zaledwie 15 lat. Szabloniarze wymieniali się swoimi wzorami drogą pocztową, przekazywali je swoim znajomym, oni zresztą przekazywali je dalej swoim znajomym i tak dalej. W ten sposób fajny szablon czasami mógł obiec całą Polskę w błyskawicznym tempie. Zresztą zdarzało się, o czym opowiada sam Paczkowski, że przybywał do miasta, w którym nigdy wcześniej nie był i na murze dostrzegał wzór swojego autorstwa. To była typowa sztuka dla idei, czyli autorzy nie podpisywali swoich prac. Każdy mógł korzystać z tych wzorów, powielać je i odtwarzać na murach swojego miasta. Lenin z Irokezem zatem najpierw zawojował mury miast w Polsce, a potem z czasem zaczął pojawiać się na koszulkach i banerach młodzieżowych organizacji. Ale dlaczego Lenin i dlaczego z Irokezem? Otóż Lenin to kultowy, można powiedzieć, symbol ustroju komunistycznego. Natomiast Irokez to fryzura kojarzona z punkrockowcami. Punk rock i subkultury w latach 80. w Polsce były czymś generalnie nowym, egzotycznym, w dużej mierze niezrozumiałym dla starszego pokolenia. Doklejenie Leninowi tej fryzury punkrockowca było pewnego rodzaju świadomym działaniem prześmiewczym. Do tego dochodzi cała ta warstwa ironicznego wykorzystania symboliki rewolucyjnej. Jeśli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle wróży młodzieży i rewolucji. I to są słowa samego Lenina. Oryginalnie oczywiście padają w kontekście rewolucji ludowej, robotniczej, czyli tego, na czym opiera się cała ideologia i propaganda komunizmu. Paradoksalnie, ironicznie, wykorzystane są w kontekście rewolucji antykomunistycznej, rewolucji przeciwko temu opresyjnemu systemowi. Historia w ten sposób zatoczyła pewnego rodzaju koło, a młodzież, jak się okazało, nie przestała być rewolucyjna. Być może gdzieś w Polsce można jeszcze znaleźć Lenina z Irokezem, ale prościej będzie przyjść do nas na wystawę stałą ECS. Oczywiście, jak skończy się społeczna kwarantanna.